ciemność, schyłek, mrok, kres, nieuchronny koniec. Czyli typowe tematy do rozmów na długie jesienno-zimowe wieczory. Ale czy koniec zawsze musi być mroczny? Czy w ciemności kryją się tylko złoczyńcy? Jak rozmawiać o depresji i schyłku? Posłuchajmy, co o mrocznej aurze mają do powiedzenia autorzy i wydawcy. Pytanie mam proste, bo jest koniec roku i ciemność następuje coraz silniejsza. Czy są jakieś słowa, które Pana zdaniem powinniśmy używać, żeby walczyć z depresją jesienną? Których powinniśmy używać i których nie powinniśmy używać? Mamy dwa sposoby. Albo dopasować się do ogólnego nastroju, mówić poważnie, może nawet smutno, jeśli jest ciemno, bo wtedy będzie nam łatwiej wtopić się w świat, a może próbować z nim walczyć, a może próbować wpuścić tam trochę światła. A poza tym takie słowa jak radość zawsze nam pomagają. To nie był dla niego żaden cel, aby tego Nobla otrzymać, był bardzo zaskoczony. I do tej pory jego kariera się rozwijała bardzo dobrze, może nie aż tak widocznie w Polsce. Mam nadzieję, że polscy czytelnicy będą mieć okazję zapoznać się już teraz ze wszystkimi książkami, bo wszystkie wznowiliśmy. Natomiast Kazuo teraz rusza w świat komiksu. Najwyraźniej testuje wszelkie możliwe gatunki, więc nie sądzę, myślę, że nas jeszcze zaskoczy nieraz, nie sądzę, żeby nastąpiła jakaś ciemność. As a storyteller, I think they're both fairly compelling, and I don't know that the ending always has to be dark. I think sometimes it could be a tragic end or a bittersweet end. I guess sometimes it can be a dark end as well, but endings are always tough, no matter what they are. So, since they're the tough side, obviously you prefer the beginnings, the fun part. No słuchaj, nie wiem, czy będzie jasno i dobrze. Faktycznie to jest jakiś może skok nie tyle w ciemność, co w nieznane wody, bo skończyłem z kryminałami i napisałem coś, co nazwałem roboczo komedią narodowo-romantyczną. I faktycznie to o tym jest, bo jest i o takim ćwiczeniu z przeżycia jeszcze raz miłości i o ćwiczeniu z przeżycia jeszcze raz historii. Bo to jest jak zwykle zabawa w Polskę. Jeśli jest tam jakaś ciemność, to jest to skok w ciemność historii Polski. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeśli chodzi o zapadnięcie ciemności, to nie, mniej mi się to kojarzy ze snem, a bardziej mi się to kojarzy z takim nastrojem kryminalnym, czyli adekwatnym do pisania jednak. A jeżeli już zdarzy się tak, że rzeczywiście zapadnie ciemność, a ja idę spać zamiast pisać, to często bywa tak, że rzeczywiście w głowie tam pomysły się dalej obracają, mimo tego, że świadomość jest wyłączona, to rzeczywiście ta historia idzie dalej w głowie. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle pisanie jest w pewnym sensie takim taką formą kontrolowanego snu, takiej samoświadomej hipnozy, więc te dwie czynności wbrew pozorom mają ze sobą dużo wspólnego. Może nie zawsze ciemność, ale szpieg w ciemności dobrze się czuje. Jest takie porównanie. Szpiedzy i wampiry to podobna rodzina. Lubią ciemność, giną w świetle rampy. Więc coś w tym jest, rzeczywiście. Ale prawda jest taka, że jak jest rozkaz, aby wyjść na słońce i przejąć sztandar, to też to robimy. A mí en mis novelas me gusta llevar la historia al gran público, porque al final la mayor parte de las personas conocemos la historia a través de los libros que hemos estudiado en el colegio. Entonces conocemos la historia de las grandes cifras, de los grandes nombres. Sin embargo, muchas veces se desconocen las pequeñas historias cotidianas. A mí me gusta decir que desciendo a la microhistoria, que le llevo a la gente esa forma que tenían de vivir la gente corriente como nosotros. Por ejemplo, cómo hacía una madre de familia
familia durante la Segunda Guerra Mundial para alimentar a los suyos, cómo sufría cuando los hombres estaban en el frente. Yo creo que es importante que la gente conozca eso y que extraiga sus propias lecciones. Z odpowiednią książką w ręku ciemność nie musi być wcale straszna, ale może być jeszcze straszniejsza. A jaka powieść waszym zdaniem ma siłę rozświetlenia mroku? Dajcie znać w komentarzach.